Cześć, witajcie na moim kanale, witajcie na kanale Miss Always Perfect. Jak widzicie, są troszeczkę inne okoliczności, bo jestem akurat na urlopie w Polsce i postanowiłam zrobić Wam taki szybki haul kosmetyczny rzeczy, które zamówiłam, które do mnie dotarły ostatnio i które bardzo chciałam u siebie mieć. W vlogu pokazywałam Wam też kilka rzeczy, które kupiłam tutaj będąc w Polsce, ale już stacjonarnie, na przykład w Rossmanie, czy co zakupiłam na strefie bezsłowej, to tutaj macie link do vloga, zapraszam Was bardzo serdecznie, możecie śledzić, co się u mnie, u nas dzieje. A teraz pokażę Wam kosmetyki, jakie właśnie kupiłam, między innymi z Glam Shopu. Mam tutaj paczuszkę, bardzo mi się niektóre rzeczy podobały, i mam też paczkę z Minty Shopu, więc tak, przejdźmy do tego, co sobie zamówiłam, jakie kosmetyki będę testować i co nowego u mnie możecie znaleźć w kosmetyczce. Jeśli jesteście ciekawe, oglądajcie dalej. I zaczniemy może od Minty Shopu. Ja tutaj już tą paczkę rozerwałam, bo bardzo potrzebowałam Beauty Blendera, gąbeczkę Blended. Tym razem kupiłam w kolorze żółtym, ostatnio żółć bardzo mi się podoba, więc w kolorze żółtym ją zakupiłam i dzisiaj pierwszy raz użyłam i jestem z niej bardzo, bardzo, bardzo zadowolona. Naprawdę Wam polecam, jeśli używacie pędzelka do makijażu bądź Beauty Blendera albo innej gąbeczki Real Techniques, spróbujcie, przetestujcie sobie Blended, bo naprawdę jest fantastyczna. A już teraz Wam pokazuję resztę kosmetyków, które jeszcze są zapakowane w tej oto pięknej paczce. Ogólnie Minty Shop tak pięknie pakuje rzeczy, że ja się rozpływam. I jest tutaj kilka fajnych rzeczy, które chciałam przetestować, ale chyba również odgrzewane kotlety, coś co już u siebie miałam. Więc będę po kolei wyjmować i Wam pokazywać. Ja troszeczkę szeleszczę. Okej, dobra. Najpierw kilka takich mniejszych kosmetyków. Między innymi kupiłam tusz do rzęs. Tusz do rzęs Fosslash X-Fiber. Mój ulubiony, najlepszy tusz ever z firmy L'Oreal. On przepięknie wydłuża rzęsy, podkreśla je, pogrubia i są mega, mega czarne. Naprawdę jestem zadowolona. Teraz używam tego tuszu. Już niestety tamten mi się kończy, troszkę zasycha, więc kupiłam sobie nowy, ale ogólnie wrażenie jest fenomenalne. Ja używam też odżywki Long for Lashes plus ten tusz, mega, są bardzo długie, wyraziste, jestem bardzo, bardzo zadowolona. Drugi tusz, jaki kupiłam tak do przetestowania, to jest z firmy Eveline Cosmetics. Tusz, który nazywa się Volumix Fiber Last Ultra False Lash Effect i to jest kolor black czarny, więc ten też sobie przetestuję. Dużo dziewczyn zachwala tusze z Eveline, no i postanowiłam po nie sięgnąć. One też nie są drogie, kosztują jakieś 20 zł, 15 zł, coś takiego. Kolejna rzecz, jakiej jeszcze nie miałam i podejrzewam, że jestem ostatnią osobą na YouTube, która tego kosmetyku u siebie nie ma, w kosmetyczce, która nie przetestowała, to jest korektor do twarzy z firmy Catrice. Catrice Liquid Camouflage High Coverage Concealer, 12-godzinny korektor do twarzy o wysokim poziomie krycia, płynny, mocno kryjący i niezwykle trwały korektor. Doskonale kamufluje cienie pod oczami, przebarwienia, nawet tatuaże. Więc no co, sprawdzę, jak się u mnie będzie zachowywał. Ja sobie kupiłam 020 Light Beige, bo też kupiłam, już Wam pokazuję, zachwalany przeze mnie w ulubieńcach marca, tu macie kartę, korektor, podkład do twarzy. Oczywiście Minty Shop świetnie pakuje te kosmetyki, ale chwilę się pomęczę i Wam już pokażę, otworzę to tylko. Kupiłam po raz kolejny podkład do twarzy z Catrice HD Liquid Coverage, który naprawdę świetnie się u mnie sprawdził ostatnio. Ja tutaj kupiłam 0,10 kolor, 0,10 Light Beige, a korektor ma 0,20 Light Beige, więc one troszeczkę się różnią. Mam nadzieję, że razem będą świetnie wyglądać i tworzyć dobre duo i będą mi pasować. Więc naprawdę jestem ciekawa tych kosmetyków, jak razem będą współgrać i ciekawa jestem tego korektora, czy będę z niego zadowolona. Czytałam recenzję, podobno jest świetny, sprawdzę na sobie, przetestuję, dam Wam znać. I ostatnia już rzecz kosmetyczna z tego zamówienia to jest Golden Rose Miracle Pencil. To jest konturówka do ust oraz kredka do podkreślania linii wodnej o kolorze takim neutralnym, bardziej nude. Cielista kredka z tonami różu do rozświetlania ust i oczu.
No sprawdzę, ja ogólnie kilka już tych kredek przetestowałam, nie mogę znaleźć takiej fajnej, trwałej, która by długo się trzymała na oczach. Mam nadzieję, że ta taka będzie. A jeśli znacie jakieś inne kredki do oczu, właśnie na linię wodną, takie beżowe, to piszcie w komentarzach, chętnie coś przetestuję. I już dwie ostatnie rzeczy, jakie mogę znaleźć w tej paczce z Minty Shop, to jest po raz kolejny kupiłam wosk Kringle z o nazwie Grey. Już jeden wosk u siebie miałam, cały czas go palę, teraz kupiłam po raz kolejny, bo naprawdę ten zapach jest bardzo przyjemny, taki intensywny, ale też elegancki, jestem z niego zadowolona. No i mam tutaj krówkę na później. Więc tyle jeśli chodzi o Minty Shop, a teraz przejdźmy do mojego zamówienia z Glam Shopu. Jestem bardzo ciekawa, bo Miss Tonsilita ogląda mi filmy namiętnie. Pokazywała ostatnio turbopigmenty i ona tymi turbopigmentami jest po prostu zachwycona, więc taka sroka jak ja postanowiłam też sprawdzić te turbopigmenty, jak one się zachować, czy będę z nich zadowolona i czy w ogóle będę używać. Teraz zbliża się wiosna, lato, czyli czas takich mocniejszych makijaży, takich delikatnych szaleństw na oczach i dlatego postanowiłam sprawdzić, kupiłam kilka turbopigmentów. Tak wygląda paczka po otwarciu. Dziękujemy za zakup naszych produktów w Glam Shop. Pieniądze szczęścia nie dają, dopiero kosmetyki, prawda? I tak, kupiłam oprócz turbopigmentów, kupiłam jeszcze kilka innych rzeczy, które Wam teraz pokażę. Między innymi gąbeczkę Glam Sponge, gąbka do nakładania makijażu na mokro w takim pudełeczku. Fajnie, to pudełko jest dość sztywne. A ta kąbeczka mięciutka, różowa, wygląda jak beauty blender, naprawdę wygląda jak beauty blender. Ale na razie używam blendy, tę przetestuję później, fajnie, że ta kąbeczka jest w takim pojemniczku. Na pewno mi się przyda i na pewno ją przetestuję jak zużyję blendy, bo nie chcę mieć dwóch kąbeczek naraz i ich używać jakoś, nie, to mi się nie kalkuluje. Kolejna rzecz jaką kupiłam to jest pędzel do makijażu, pędzel do oczu Glam Brush. Numer O108 do rozcierania, on jest taki dość spory widzę. Teraz zobaczymy, bardzo ładnie te pędzle wyglądają. Są białe ze złotą rose gold skówką. Jest bardzo przyjemny ten pędzelek, bardzo mięciutki i wydaje mi się, że do rozcierania będzie ok, ale uczulam, że on jest dość spory, do małych oczu może tak średnio się nadać, ale zobaczymy, zobaczymy jak będzie rozcierał. Przepięknie wykonany pędzelek. Mam nadzieję, że zda egzamin. Tylko sobie tutaj z powrotem schowam i trochę nie będę go używać, no ale na razie jeszcze niech tutaj sobie będzie w police. Produkcja ręczna zaprojektowana w Polsce. No fajnie, zbieramy polskie marki. Kolejna rzecz, no oczywiście Glam Glue, czyli klej do cieni, bo słyszałam, że te cienie turbo pigmenty potrafią się osypywać, więc stwierdziłam, że taki klej jak najbardziej się powinien sprawdzić. No i już tutaj, kupiłam jeszcze takie osłonki na pędzle, żeby się nie odkształcały podczas suszenia. To kosztowało chyba 11 zł, więc stwierdziłam, że też to zainwestuję. I już ostatnie rzeczy to są moje turbo pigmenty. W ogóle teraz jesteśmy w moim pokoju, gdzie dorastałam, gdzie mieszkałam całe swoje życie. To są jeszcze moje meble, moje rzeczy, więc no cieszę się, że mogę w takich warunkach nagrywać. Ale przejdźmy do kosmetyków, bo już je otworzyłam. Co ja tutaj mam? Między innymi Turbo Glow Zorza. Zobaczcie jak ten kolor będzie wyglądał. Chcę go otworzyć. Super. Okay. Tak wygląda. O, tak to wygląda. A zobaczmy, czy rzeczywiście będą robić taką... czy będą tak wyglądać, tak pięknie. Przyjemnie. Jak wszyscy o tym mówią. Okej, okay, jest ciekawie. Zobaczcie. No myślałam, że będzie bardziej intensywny, ale no zobaczymy. To mam Zorze, kolejny turbopigment. Ja w ogóle powinnam mieć tutaj gdzieś chusteczki. Oczywiście się nie zaopatrzyłam, nie przygotowana, taka jestem. Kolejny turbopigment to jest Globalny Glam. Już otwieram. Mam paletkę cieni magnetycznych z Inglota, więc sobie te turbopigmenty tam przełożę. W ogóle nagrywam ten film, bo chcę te kosmetyki zacząć używać. A potem pewnie by było za późno, bym zaczęła je używać i już by się wszędzie rozeszły, bym ich nie znalazła, więc postanowiłam nagrać ten filmik dla Was. A ja lubię oglądać takie rzeczy, nie wiem jak Wam się będzie podobał, mam nadzieję, że tak. I tak wygląda... Tak wygląda turbo
Globalny glam. Globalny glam. Ładnie się błyszczy. Nie są tak mocno napigmentowane, jak myślałam, że będą, ale wiecie co, to chyba dobrze. Nie będą aż tak bardzo zaznaczać się na powiekach. Przejdźmy do kolejnego typu pigmentu. Jest to złotówka. I to jest taki też złoty odcień, tak jak nazwa wskazuje. Delikatnie różowym i zielonym takim zabarwieniem w sumie. Bardzo piękny kolor. Podejrzewam, że kamera tego nie odda, ale naprawdę jest przepiękny, świetnie się świeci. I ostatni już turbo pigment, bo jeszcze mam cień, to jest błyskotka. I zobaczmy, jak to będzie wyglądać. To już będzie jaśniejszy pigment. Tak, on już jest taki bardziej wpada w biel. One są takie strasznie miękkie, wiecie? Taka dziwna konsystencja. Jeszcze takich cieni w swojej paletce nie miałam. I błyskotka wygląda tak. I one nawet tutaj się sypią. O, tutaj widzicie? Bardzo ładny. On będzie świetny w zewnętrzny kącik. No też bardzo ładny kolor, taki nieoczywisty, delikatnie się świeci tak na zielono, zależy jak pada światło. Naprawdę przepiękne kolory. Zobaczymy jak dadzą radę, jak będą się u mnie sprawdzać. Jeszcze nigdy czegoś takiego nie używałam, więc jestem bardzo, bardzo ciekawa i podekscytowana. I już się nie mogę doczekać. I ostatni już cień, jaki kupiłam, to jest cień do powiek różowe złoto. Stwierdziłam, że cień też wypróbuję i on tutaj już nie ma takiego takiej zatyczki, żeby te cienie się nie rozsypywały. Zobaczcie, tutaj mają takie białe jakby zatyczki i różowe złoto. No, otwieram. Ej, come on. Proszę. O, jest. Różowe złoto. O, i ta konsystencja już jest inna. Ona nie jest taka miękka. To nie jest takie masełko. Chciałbym to wam pokazać, jak on tak... O, pięknie. No tak cień. Piękny kolor. No naprawdę jestem zachwycona. Wygląda rzeczywiście jak takie różowe złoto. No zobaczymy. Jestem ciekawa, czy te makijaże pójdą troszkę wyżej, jeśli o mnie chodzi. Czy będą wyglądać ładniej, czy może jednak mi się te turbopigmenty nie spodobają i stwierdzę, że to jest po prostu za dużo. Too much. To już w sumie wszystko, jeśli chodzi o moje zakupy kosmetyczne. Może nie było tego aż tak dużo, no ale naprawdę jest sporo nowości. Nowości, które chcę przetestować i sprawdzić i dam wam znać, jak się u mnie sprawdziły. Na pewno wam je będę pokazywać sukcesywnie w filmach, czy to we vlogach, czy w jakichś ulubieńcach, a może w jakichś bublach. Zobaczymy, jak to będzie. Koniecznie piszcie mi w komentarzach, czy wy używałyście turbopigmentów, czy używałyście może jakichś kosmetyków z Glam Shopu. Co polecacie, a może korzystałyście z jakichkolwiek kosmetyków, które wam tu pokazałam i się u was nie sprawdziły. Też piszcie, jestem bardzo, bardzo ciekawa waszych opinii. Ja się z wami już żegnam, dziękuję za oglądanie, troszkę w innym otoczeniu. Wiem, że jest inne oświetlenie, dlatego te cienie też mogły nie wyglądać do końca tak, jak bym sobie tego życzyła. Mimo wszystko mam nadzieję, że wam to nie przeszkadzało. Nie chciałam czekać z tym filmem do powrotu do Anglii, bo chcę zacząć używać tych kosmetyków i mam po prostu o nich opowiadać. Dobrze, już nie przedłużam. Dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się i do zobaczenia w moich kolejnych filmach. Na razie, pa! Tell me what you want, tell me how you want it. Tell me all the reasons that you're running away. I don't think you're here to